Witam bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na kanale Pina Dobranocka, już drugiej z kolei. Wybaczcie mi za to opóźnienie. Recenzja powinna być 2 tygodnie temu, a jest teraz. No ale lepiej późno niż wcale chyba, tak? Dzisiejszym piwkiem, jakim będziemy się zajmować, jest... Już sobie sięgnę po nie. Coś, czego jeszcze nie piłem. Miłosław Koźlak. Piwa Miłosław są super, moim zdaniem, bardzo je lubię. Dostałem nawet kiedyś w prezencie od brata taki zestaw piw Miłosław i zaraz się nim pochwalę poniekąd, ale to po kolei. Na sam początek może coś o browarze. Piwo Miłosław Koźlak pochodzi z browaru Fortuna. Taki browar umiejscowiony jest w Miłosławiu, dlatego też to piwko się tak nazywa, fajnie, nie? I stoi sobie tam od 89 roku, 1889. Założyciel Władek Rabski wtedy właśnie w 1889 stwierdził, że zajebiście byłoby się napić jakiegoś zimnego piwka i założył sobie browar. Do 39 już XX wieku założyciele się zmieniali. Tutaj ktoś go wykupił, tam ktoś go sprzedał. Aż właśnie w 39 przejęli go Niemcy, zarząd niemiecki. Po wojnie, w 45 aż do 95, czyli przez 50 lat, był własnością wielkopolskich zakładów piwowarskich w Poznaniu, WZP, WP. A potem pojawili się właściciele, ci przedwojenni, i ten browar sobie przejęli z powrotem dla siebie, a po 2 latach tam trochę było remontów, powstał browar Fortuna Spółka ZOO, który istnieje sobie do dzisiaj i fajnie sobie prosperuje. Gatunek Koźlak. Co to znaczy? W założeniach. Jest to mocne piwo z dolnej fermentacji i ze słodów, i jest też ciemne, co widać. To na pewno jest koźlak. I różne koźlaki są ważone w różnych okresach czasu, w sensie w różnych porach roku, w różnych, bo na przykład na Boże Narodzenie jest jakiś tam koźlak, tak, i to nie jest pora roku, tak, ale na przykład jest koźlak majowy, no i nie zgadniecie, kiedy jest ważony. Skąd nazwa? Nazwa pochodzi z języka niemieckiego i oznacza słówko bok. Dla Niemców z kolei to znaczy coś innego, w sensie ten bok to jest dla nas i dla reszty świata. A dla Niemców to wywodzi się z takiego miasteczka, gdzie to było ważone, gdzie piwo było ważone, z miasteczka Einbeck. Ogólnie historia tego piwa jest bardzo ciekawa i przy okazji nieźle pojebana, dlatego polecam sobie ją doczytać, ja nie będę jej tutaj przytaczał. A dlaczego uważam, że jest ciekawa? Bo na przykład była tam taka wzmianka o mnichach, którzy sobie podczas postu stwierdzili, że przybył takie piwko. I to było bardzo dobre dla nich, bo to piwo było bardzo kaloryczne i zaspokajało głód, a podczas postu to nie wolno za dużo przecież jeść, a takie piwko to wiecie, no przecież można się napić chyba, nie? No i z racji tego, że tak fajnie zaspokaja głód, to polecam sobie wypić takie piwko, jak się nie zdąży rano śniadania zjeść, przed pracą czy przed szkołą. Super sprawa, od razu jesteście pełni sił i witalności. Przejdźmy może teraz do butelki. Przednia etykietka, kolor brązowy, wielki napis koźlak, wiadomo w ogóle o co chodzi. U góry logo browaru, napis Miłosław. Otwarta fermentacja, tego możecie nie widzieć, ważone w Miłosławiu. Tył butelki. To najciekawsza rzecz, to jest dobre piwo ma swój smak, bardzo fajne motto. Bardzo mi się spodobało, od razu się rzuca w oczy. Ekstrakt 15,5%, alkoholu 7,5%, sporo, bardzo fajnie. I takie 4 kółeczka. Zacznijmy od tej, albo nie, od tej, ta jest najciekawsza, ale szkło. Wydał jakieś szklaneczki, mam podobną, bardzo dobrze się składa. Temperatura serwowania 10-12 stopni, ja mam trochę cieplejsze, bo się jebie z tą recenzją już tyle, że już zdążyło mi się zagrzać. Goryczka 22 IBU i barwa. To jest najciekawsze, 70 EBC. Ja się pierwszy raz spotkałem z takim oznaczeniem. I co to w ogóle oznacza? Jest to skrót od Europejskiej Komisji Piwska. No i jest to zajebiście potrzebna instytucja i służy ona temu, że ustala normy dotyczące piwa i słodów. Jakbyście nie wiedzieli, na co idą wasze podatki, to właśnie na to. I EBC ma się to do ciebie, że im więcej EBC, tym piwo jest ciemniejsze. Tu jest 70, no ale czy 70 to jest dużo? No, według Wikipedii koźlaki powinny mieć od 35 do 60, a 70, 60 i w górę to są już ciemne piwa, portery, portery bałtyckie, stouty. No to już takie czarne jak kawa praktycznie, nie? Tyle jeśli chodzi o taki zarys historyczny i ciekawostki. Zaraz przeleję sobie piwo i będziemy testować.
Okej, okay, piwo już otwarte, teraz sobie je przejrę i pochwalę się tym, o czym wspomniałem na samym początku. Mam kufelek, też z Miłosława, idealnie, nie tak jak w poprzedniej recenzji Tyskiej i Żywiec, tak? Jakoś tak to było. A teraz jest pięknie dograne. Nalewam delikatnie, okej. Okay. Co możemy powiedzieć o wyglądzie? No, piana fajnie, ale jest bardzo drobna. Barwa ciemna, choć klarowna, fajnie. Widzicie tutaj kolor taki ciemny, bursztynowy. Bardzo fajnie, wygląda jak taka Coca-Cola. Chociaż może ta nie Coca-Cola, tylko Dr. Pepper. Okej, okay, spróbujmy smaku. Pod sam koniec gorzki. Ale ogólnie bardzo delikatny smak. Na początku niewyczuwalny w ogóle gorycz. Bardziej coś takiego jak chleb. Jakieś pieczywo, takie ciemne pieczywo. Nie czuć prawie w ogóle słodkości, a pod sam koniec właśnie tą gorycz. Może delikatny aromat suszonych śliwek, rodzynek. Druga próba smaku. Orzechy włoskie, coś takiego, taki... Głównie takie gorzkie smaki. Pod sam koniec jeszcze właśnie to tak jest podkreślone. Solidnie. Ogólnie powiedziałbym, że bardzo dobre, nietypowe piwo. Jeśli chodzi o alkohol, wyczuwalny, choć nie tak bardzo. Nie rzuca się tak w oczy jak na przykład mocne lagery, takie właśnie 8-9%, a ten Miłosław jest 7,5%. Jeszcze wracając do zawartości alkoholu, mogę powiedzieć z ciekawostek, że według wytycznych koźlaki powinny zamykać się między 6% a 7,5% alkoholu. I właśnie to jest ten najmocniejszy przypadek koźlaka. Wyżej już by to koźlak nie był. No i cóż więcej mogę powiedzieć. Myślę, że to by było na tyle w dzisiejszej recenzji. Jeszcze raz przepraszam za warunki polowe. Zauważyliście już pewnie od samego początku, że nie nagrywam w standardowym miejscu. Ale mam nadzieję, że recenzja się podobała. Cześć, pozdrawiam.